Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Druga konferencja przed galą Fame MMA 9. Jest ze mną Patryk Os, cześć, witam serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Zazwyczaj widzimy Cię zupełnie innej roli. Powiedz mi, skąd ta decyzja, skąd ten pomysł? Jak to się stało w ogóle, że będziesz walczyć? Wiesz co, jakby temat tego, że zawalczę, gdzieś tam w mojej głowie pojawił się od samego początku, gdy znalazłem się w federacji. I po prostu doszedł do takiego momentu, że dojrzałem może do tego etapu, żeby zawalczyć. Pojawił się temat, pojawili się rywale, pojawiły się pierwsze rozmowy, negocjacje. Doszliśmy do momentu, w którym znajdę się w Ortagonie. Mhm. Powiedz mi, jak rozmawiałeś wcześniej z uczestnikami, którzy mieli walczyć, z zawodnikami, czy nie było tak, że troszeczkę im zazdrościłeś, że taka iskierka się pojawiała, kurczę, ja bym chciał? Było coś takiego? Nie było czegoś takiego, bo tak jak mówię, od samego początku, gdy tylko pojawiłem się Fame, byłem w pewnym stopniu przekonany, że kiedyś taki moment nadejdzie, że i ja zawalczę, że ja znajdę się w Ortagonie, więc nie, takiej jakby iskierki zazdrości nie było. Bardziej była taka misja do zrealizowania, aha, żeby do tego etapu... Że ja będę. Żeby dojść i po prostu zaprezentować się jak najlepiej. Powiedz mi, z kim trenujesz? Trenuję z Alanem Ziemiankiem od samego początku oraz Grześkiem Szulakowskim z Szulim. Także jakby sztab trenerski uważam na najwyższym poziomie. Świetni ludzie, świetni trenerzy. Uważam, że trafiłem po prostu w najlepsze ręce, w jakie mogłem trafić. A w narożniku kto będzie? Właśnie Alan i Szuli oraz Frank Barton, czyli mój trener mentalny. Okej. Okay. A powiedz mi, walczysz z Pączkiem. Czy on mógłby Cię czymś zaskoczyć? Coś jest takiego, uważasz, że może być, czy bierzesz taką ewentualność pod uwagę, czy nie? Zaskoczyłbym, jakby się na walkę przefarbował na rudo. Dobre. Nie, no powiem szczerze. A jak wyskoczy i będzie marchewkowy? To będzie marchewkowy. Nie, no zdziwiłbym się, jakby poszedł w takim ruchu. A Pączek tu stoi obok nas, przeprowadza wywiad. Już wszystko słuchałam, podsłuchuję. No, jak ma taką podzielność uwagi, że i słyszy i mówi, to może tak, tym bym mnie zaskoczył, jakby to teraz słyszał. Nie, no jakby wiesz, przygotowany jestem na każdą ewentualność i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A powiedz mi, do jakiej muzyki wychodzisz? O, nie zdradzę tego, ale myślę, że to dla wielu osób, szczególnie dla rzeszy widzów, którzy śledzą mnie od samego początku. Będzie to ciekawy aspekt, fajna niespodzianka, także jeszcze kilka dni i wszyscy usłyszą. Powiedz mi, czy obserwujesz innych uczestników też, czy koncentrujesz się tylko na swojej walce? Powiem szczerze, że teraz jakby cały czas byłem w takim miejscu, w którym musiałem być na bieżąco ze wszystkim, ale moja pozycja była taka, że wymagała tego, bym po prostu był ze wszystkim bieżąco, żebym zawsze był przygotowany na każdą ewentualność, na każdą rozmowę, na każdy wywiad. Zawsze z federacją też jestem, jakby mam taką pozycję w federacji, że o wszystkich informacjach wiem na bieżąco, więc tak zawsze to wyglądało. Teraz odłożyłem te tematy na bok, są od tego inni ludzie, którzy właśnie zajmują się kanałem, ja tam też jestem twarzą bardziej, ale od obróbki filmu, audio, wideo, grafik, są odpowiednie osoby. Ja przestałem na ten moment się tak w to jakby skupiać 100%, skupiłem się na walce, więc teraz tak aż bardzo insight we wszystkim nie jestem. Dużo trenujesz? Tak, słuchaj, jakby mój okres przygotowawczy naprawdę na bardzo wysokim poziomie, 11-12 treningów w tygodniu, naprawdę, jak moi trenerzy mówili, nie jeden zawodowiec nie przepracował takiego okresu przygotowawczego. Wow. Broń Boże, nie przyrównuję się do zawodowców, bo ja jestem totalnym amatorem w tym, co robię. Pracy wkładasz dużo. Ale treningi są właśnie na takim poziomie. Ja od dziecka też związany jestem ze sportem, więc po prostu kocham sport, kocham to robić i zaangażowałem się w to 100%. Mhm. Jeżeli tak dużo pracujesz, to wygrana jest w kieszeni. Życzę Ci wygranej, powodzenia i samych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.